Najszybsze samochody świata. Przewodnik po rekordzistach prędkości. Czy wiesz, które samochody są najszybsze na świecie? Przyjrzyjmy się maszynom, które przesuwają granice możliwości. Bugatti Chiron Supersport to synonim niewiarygodnych prędkości i mocy 1500 koni mechanicznych oraz 2,3 sekundy do setki. Auto to rozpędza się do prędkości 400 km na godzinę w 30,6 sekundy. Średnia spalania tego samochodu to 16 litrów na 100 km. Hennessy Venom F5 rewolucjonizuje świat motoryzacji. Jego moc i prędkość maksymalna to coś, co trzeba zobaczyć na własne oczy. Auto może rozpędzić się do 528 km na godzinę, jednak producent ograniczył ją do 482. 1817 koni to jego moc maksymalna, a moment obrotowy 1617 Nm przy 5000 obrotów na minutę. Koenigsegg Jesko. Absolut to auto, które łączy w sobie elegancję z brutalną siłą. Jego prędkość maksymalna 500 km na godzinę to marzenie każdego fana szybkości. SSC Tuatara to samochód, który wyznacza nowe standardy. Z jego prędkością niewiele pojazdów może się równać. Ten samochód jest nawet szybszy od poprzedniego auta i osiąga 508 km na godzinę. Bugatti Veyron Supersport był długo liderem wśród najszybszych samochodów świata z 431 km na godzinę. Jego legenda żyje do dziś. Agera ES od Koenigsegg to kolejny przykład motoryzacyjnego majstersztyku. To połączenie stylu i mocy. 458 km na godzinę uczyniło to auto najszybszym samochodem produkcyjnym świata w 2017 roku. McLaren Speedtail to samochód, który łączy innowacyjność z tradycyjnym podejściem do szybkości. Jest ikoną w swojej klasie i osiąga 403 km na godzinę. Aston Martin Valkyrie to auto, które nie tylko szybko jeździ, ale również wygląda jak dzieło sztuki. 2,5 sekundy do setki i 430 km na godzinę. Lamborghini Aventador to samochód znany każdemu fanowi motoryzacji. Jego prędkość 350 km na godzinę nadal robi wrażenie. Ferrari SF90 Stradale to dowód na to, że włoskie samochody wciąż mają wiele do zaoferowania w kwestii prędkości. 340 km na godzinę i 2,5 sekundy do setki to super wynik. Porsche 911 GT2 RS to auto, które łączy w sobie tradycję z nowoczesnym podejściem do szybkości. Ten seryjny klasyk osiąga zawrotne na przeciętnego użytkownika szos 330 km na godzinę i rozpędza się do 100 w jedynie 3,3 sekundy. Tesla Roadster obiecuje zrewolucjonizować świat samochodów elektrycznych. Jego przewidywana prędkość maksymalna to coś, czego nie możemy się doczekać. Ponad 400 km na godzinę oraz 2,1 sekundy do 100. Naprawdę imponujący wynik jak na samochód, który możemy zobaczyć na zwykłych ulicach wielu miast na świecie. Na koniec Rimac C_2 to auto, które pokazuje, że przyszłość motoryzacji jest elektryczna. Jego osiągi są równie imponujące, co technologia, którą wnosi. Największa wartość przyspieszenia to auto rozpędza się do setki w niemożliwe 1,8 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 412 km na godzinę przy 1914 koniach mechanicznych. Wow! Każdy z tych samochodów to wyjątkowy przykład inżynierii. Nieważne, czy kierujesz się prędkością, przyspieszeniem, mocą, stylem, czy innowacyjnością, wśród nich znajdziesz swojego faworyta.